Dobry wieczór, dzień dobry Państwu. Witam Państwa na spotkaniu z panią profesor Barbarą Engel-King. To spotkanie, za chwilę parę słów o pani profesor powiem. Dzień dobry Basiu. Dzień Za dobry. chwilę powiem kilka słów o pani profesor. Większość z Państwa, ci, którzy przynajmniej się teraz na żywo do nas włączyli, to oczywiście wiedzą, kim jest pani profesor. No ale będą tacy nasi widzowie, którzy się włączą później, jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok, więc parę słów opowiem. Natomiast na początku chciałem tylko powiedzieć, że to spotkanie jest, otwiera cykl zdarzeń, które zorganizowało Stowarzyszenie imienia Jana Karskiego w Kielcach wokół 27 stycznia, czyli wokół Dnia Pamięci o Ofiarach Zagłady. A z kolei ten cykl zdarzeń inauguruje rok pamięci, rok dziedzictwa żydowskiego w Kielcach, które ogłosiło nasze stowarzyszenie. I nasze stowarzyszenie także wystąpiło do pana prezydenta Kielc o to, aby miasto Kielce ogłosiło ten rok rokiem dziedzictwa żydowskiego, Żydów kieleckich, a to z powodu dwóch rocznic. Pierwsza rocznica to jest 80. okrągła rocznica zagłady Żydów kieleckich, a także 160. rocznica osadnictwa żydowskiego w Kielcach, bo Kielce przez wiele, wiele lat, wiele wieków wzbraniały się przed osadnictwem żydowskim w Kielcach. W 1850 roku w Kielcach mieszkał tylko jeden Żyd. Kiedy mieszczanie kieleccy powoływali się na rzekomy przywilej Denominum Deus Tolerandis, władze carskie rosyjskie w 1830 roku rzecz dokładnie przebadały, zarządzono dokładną kwerendę i okazało się, że Kielce nigdy, nie ma śladu, że Kielce miały kiedykolwiek ten przywilej, zezwoliły Żydom na osadzanie się w Kielcach i nabywanie nieruchomości, na co Kielczanie zareagowali buntem, niezgodą, także Rosjanie się wycofali po kilku latach. Dopiero w 1862 roku zezwolono Żydom na swobodne przemieszczanie się i osiedlanie się na terenie całego Królestwa i od tego momentu datuje się osadnictwo żydowskie w Kielcach. No, po 50 latach, 55 latach w Kielcach doszło do pierwszej zbrodni zwanej pogromem kieleckim, pierwszego dnia odzyskania niepodległości, a 28 lat, czyli 11 listopada 1918 roku, a 28 lat później do drugiego pogromu. To tyle tytułem wprowadzenia, ale przez te lata wszystkie, czyli do zagłady w 1942 roku, Żydzi mieszkający w Kielcach zostawili swój trwały ślad. Wzbogacili Kielce o instytucje kultury, instytucje ekonomiczne, gospodarcze. Wystarczy wspomnieć, że pierwszy teatr w Kielcach założyli Żydzi, pierwszą gazetę regularną założyli Żydzi, ukazującą się w języku polskim, gazetę miejską, nie żydowską, miejską gazetę. Pierwsze kino założyli Żydzi, rozbudowali szpital miejski Żydzi, z którego to rozbudowie w statucie było napisane, że szpital ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta. Dlatego też ten rok i dlatego też konieczna pamięć o zagładzie i stąd zaproszenie do pani profesor kierowane i panią profesor przyjęte, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. A dlaczego pani profesor? Ponieważ pani profesor Barbara Engel-King, co prawda psycholożka, pracę magisterską pisała w psychologii, doktorat habilitację socjologii, ale jest chyba jedną z najwybitniejszych, a może i najwybitniejszą. To takie te kwantyfikatory zawsze są bardzo niebezpieczne w użyciu, ale Piotrze, ja nie bardzo rozumiem, dlaczego ja widzę miniaturkę tylko siebie, a nie widzimy, czy nasi widzowie widzą nas na pełnym ekranie, czy też tylko miniaturki. Aha, okej.
ale jest najwybitniejszą badaczką rzeczy historycznej, czyli zagłady. Jest szefuje Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Przez lata była przewodniczącą Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, jest autorką kilku książek, między innymi mojej zresztą. Bardzo sobie cenię tę książkę. Jest taki piękny, słoneczny dzień, wstrząsająca książka Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej. Może zresztą szybko nawiążemy do tej książki. Też współredaktorką kilku prac, między innymi dwutomowego opisu losów Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski. Wstrząsająca praca. Dalej jest Noc z Tadeuszem Lubionką, czy też książki Prowincja Noc, Życie i Zakłada Żydów w dystrykcie warszawskim. I jest redaktorką naczelną takiego świetnego pisma. Darek Lubionka jest redaktorem naczelnym. A ty nie jesteś? To byłaś. Nie. Nie, ja jestem wice. Darek jest od początku redaktorem naczelnym. A, to Darek Lubionka, tak. Zagłada Żydów, który jest zresztą wydawany przez Centrum Badań. No właśnie, od czego by zacząć? Może zacznijmy od tego. Co oznacza słowo zagłada? Dlaczego słowo zagłada, słowo holokaust, wzięte zresztą z kościelnej łaciny, jako ofiara całopalna, tak, całopalenie, Shoah hebrajskie, dlaczego to jest tak, na czym polega wyjątkowość tego doświadczenia ludzkości? Przecież w XX wieku mieliśmy do czynienia już pod koniec XX wieku, ale nawet i wcześniej, nie mówiąc o wymordowywaniu i niszczeniu całych cywilizacji przez konkwistadorów w Ameryce Łacińskiej, zwanej dzisiaj Łacińską, w Ameryce Południowej czy w Ameryce Północnej, a w XX wieku tutaj bliżej nas geograficznie, w Turcji otomańskiej i rzeź Ormian, pierwsza w 1898 roku, jeśli ja pamiętam, potem Greków, potem Asyryjczyków, chrześcijan asyryjskich, kilkaset tysięcy. Na czym to polega? To dzisiaj rozumiemy. Mało tego, jeszcze chciałbym, żebyś wytłumaczyła, dlaczego to pojęcie tak późno się pojawiło w zagładzie, bo to zdaje się lata 70. słowo holokaust. Zaczęto określać to doświadczenie, prawda? Słowem holokaust. Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem naprawdę zaszczycona tym zaproszeniem. Dziękuję bardzo. I muszę powiedzieć, że patrzę na to, co robicie w Kielcach od dawna i z wielkim uznaniem i szacunkiem się przyglądam temu, co robicie. Ale żeby nie tracić czasu i żebyśmy przeszli do spraw merytorycznych związanych z zagładą, to ja bym powiedziała, wiesz, ja jakoś nie mam sprecyzowanego poglądu na temat tego, czym jest zagłada. To samo słowo to po prostu się wzięło chyba stąd, że to jest, i tym się różni, przynajmniej tak się to rozumie, że to jest zaplanowany i zorganizowany mord całego narodu. Wszystkie inne mordy czy ludobójstwa wydarzały się jakby tak trochę przypadkiem, przy okazji. A tutaj została ta myśl i ten plan i to, co ta jakby nowoczesność, prawda? I zdobycze techniki i maszyneria. To wszystko zostało zaprzęgnięte do tego, żeby zrealizować cel, jaki miała być zagłada wszystkich Żydów. Przecież Hitler planował zniszczenie nie tylko tych Żydów, którzy byli w jego zasięgu, prawda? Ale mieliśmy teraz niedawno rocznicę konferencji w Wannsee. Tam były plany, jak się pozbyć 11 milionów Żydów w całej Europie, nawet w takich krajach, które jeszcze były poza zasięgiem niemieckim, prawda? Znaczy, to chodziło o pewien
plan, projekt, który miał zmienić świat, prawda? Taki był ten cel. Ja w ogóle się zastanawiałam nawet jakiś czas temu też, dlaczego to tak późno się pojawia i tak sobie myślę, czytając wiele relacji, nie tylko żydowskich, ale nie wiem, zastanawiając się nad, w ogóle nad tym, czym była wojna w Polsce, że na początku, zaraz po tym, jak się wojna skończyła, to doświadczenie tego, czego to nazywamy dzisiaj Holokaustem, nie było tak strasznie wyjątkowe, jak dzisiaj je postrzegamy. W końcu w Polsce każdy w mniejszym lub większym stopniu był przez tą wojnę dotknięty, prawda? I ten przeżył w obozie, ten przeżył w getcie, ten przeżył Powstanie Warszawskie, ten przeżył roboty, ten przeżył w partyzantce, ten przeżył w ukryciu. I gdzieś te opowieści o wojnie, nie chcę powiedzieć, że one były równorzędne, ale było ich dużo. I no nie wiem, wystarczy poczytać prasę z okresu zaraz powojennego, z 1945 roku, kiedy czytałam Życie Warszawy. I tam się pojawiają rozmaite historie, właśnie takie niemal równorzędne, o różnych sposobach, o różnych doświadczeniach wojennych. I wydaje mi się, że to doświadczenie tak też było postrzegane na samym początku przez Żydów, że po prostu to był jeden ze sposobów doświadczenia wojennego, jedno z doświadczeń wojennych, które spotkało ludzi na terenie Polski. I ono dopiero po jakimś czasie się stawało coraz bardziej wyjątkowe i coraz bardziej unikalne. I czasem, nie wiem, może to źle zabrzmi, ale czasem się wręcz zastanawiam, że niektórzy ludzie się dowiedzieli, że oni przeżyli coś takiego strasznego jak Holokaust. Rozumiesz, to jest bardzo taka cienka psychologiczna rzecz, że być może oni by sobie zupełnie dobrze poradzili z doświadczeniem wojennym, ale nagle się dowiedzieli, że przeżyli coś strasznego. I jakby sami, rozumiesz, jakby ta atmosfera i to społeczne zainteresowanie wokół Holokaustu w jakiś sposób mogło zmienić percepcję niektórych ludzi, którzy sami przez to przeszli. Nie wiem, czy byś się ze mną zgodził, że tu jest być może jakiś temat na przykład. Wiesz, wydaje mi się, że chyba byłoby mi trudno to przyjąć, dlatego że myślę, że już przynajmniej te opowieści, z którymi ja się stykałem w dzieciństwie, nawet w dzieciństwie. Ja miałem taką sąsiadkę, która była w Ravensbrück i w Auschwitz i na niej robiono eksperymenty medyczne. I ona była okaleczona, w związku z tym większość czasu spędzała w domu, ponieważ dla niej poruszanie się to był ogromny, ogromny wysiłek. Ona miała dwie stopy zwrócone do wnętrza, miała takie wykręcone. I w związku z tym większość czasu ona spędzała w domu i ja razem z nią tam gdzieś przesiadywałem na progu jej mieszkania, bo drzwi były otwierane latem, zwłaszcza, żeby jakoś tam trochę wietrzyć to mieszkanie, więcej było chłodu. I ona mi opowiadała, ja miałem 4 czy 5 lat, i ona mi opowiadała o tych obozach. I najwięcej współczucia w niej było i takiej grozy właśnie związanej z Żydami. Że ona wiedziała, że jednak Żydzi doświadczali czegoś, wszystko było okropne, ale jednak Żydzi doświadczali czegoś znacznie gorszego. A potem jak już w życiu dorosłym zająłem się tymi sprawami tutaj w Kielcach i spotykałem ocalonych z zagłady i ocalonych z pogromu kielickiego, no oni byli ocalonymi z zagłady oczywiście wcześniej. To ja myślę, że tam było takie poczucie jednak, że wiesz, no na przykład taki Józek Halperin, który przetrwał wojnę w oddziale AK. I on przetrwał tylko dlatego, że nikt w oddziale nie wiedział, że on jest Żydem. Czyli on wiedział, że musi ukrywać przed swoimi żołnierzami, prawda? Towarzyszami broni, którzy mieli wspólnego wroga.
A mimo to musiał, wiedział, miał taki instynkt, żeby oni nie wiedzieli, że on jest Żydem. Prawda? A po wojnie, dopiero kiedy przygotował się, on zamieszkał w tym domu Planty 7 i on zdołał zebrać te dzieci, które gdzieś tam były zieły z tych nor, z tych ziemianek, gdzieś tam wyłaziły, uratowały się ich rodzice i nikt z rodziny nie przeżył. I on te dzieci zebrał i już jest, to jest niesamowita historia, bo on z nimi ruszył z Kielc 4 lipca 1945 roku, rok przed zagładą. Jedna dziewczynka odmówiła pójścia z nim i zginęła w pogromie. A on załatwił jakieś, wiesz, papiery, że oni są Grekami. I on z tymi dziećmi woził się przez pół roku po całej Europie, zanim trafił do Palestyny ówczesnej. Ale on w Wigilię wyruszenia z Kielc powiedział o tym, że jedzie do Palestyny jednej osobie, swojemu najbliższemu przyjacielowi z oddziału. To on przyjął, tą wiadomość przyjął jako coś bardzo wstrząsającego, że on jest Żydem, że się przyznał, że jest Żydem. Więc wiesz, to poczucie odrębności losu jednak myślę, że była. Tak. To prawda, było na pewno. Taka hipoteza na początek, wiesz, żeby trochę rozruszać. Mogę zupełnie nie mieć racji, ale dobrze jest myśleć na różne tematy i się zastanawiać. Tak, ale ja myślę, że warto na ten temat myśleć, bo teraz tak, bo zobacz to, co my takie mamy te subtelne, negacjonistyczne narracje. Na przykład taką, no cóż tego, no zginęło 3 miliony Żydów, ale także 3 miliony Polaków. No tak, ale wiadomo, że to jest wymyślona liczba, prawda? Ale nawet gdyby ona była prawdziwa. Tak. Nawet gdyby ona była prawdziwa. 3 miliony Polaków. Albo mówi się tak, no dobrze, no Żydzi, no ale przecież, a jak Niemcy traktowali jeńców sowieckich? Też 3 miliony ich zagłodzili, zamęczyli. Prawda? Więc dlatego ja myślę, że tak, dopóki my nie zrozumiemy, na czym polegała zagłada. Ja myślę, że pierwszym chyba, który zbliżył się do zrozumienia zagłady, był Karski. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Karski, który mówi tak, po swoim wejściu do getta warszawskiego. I on mówi tak, wszedłem do getta jako żołnierz, a wyszedłem jako człowiek. I on zobaczył na ulicach, co tam się dzieje. Jak zobaczył na ulicy umierającego człowieka, a w bramie czyhających innych ludzi, łachmaniarzy, którzy czekali, aż ten w łachmanach na ulicy umrze, żeby zedrzeć z niego resztki tych łachmanów, które już nie będą mu potrzebne, bo za chwilę przyjadą służby porządkowe, żeby jego ciało wyjść. Chcesz powiedzieć, że upokorzenie jest tym doświadczeniem? Tak, że upodlenie, że zredefiniowanie pojęcia człowieczeństwa. Że jednak Niemcy zabijali Polaków, ale wiedzieli, że zabiegają gorszych ludzi, ale ludzi. A że Żydzi nie byli ludźmi. To uważasz za dystynktywną cechę zagłady? Tak, że myślę. Odmówienie im prawa do bycia człowiekiem, tak? Tak jest. Myślę tak, że po prostu wyjęcie ich z jakichkolwiek ludzkich kategorii. I z odpowiedzialności moralnej. Znaczy, że też... W związku z tym wszyscy zabójcy Żydów mieli natychmiast, że tak powiem, urzędowe rozgrzeszenie, bo to nie są ludzie. Znaczy definiujesz to nie historycznie, tylko bardziej moralnie. Filozoficznie. Bardziej w kategoriach moralnych. Do tego wszystkiego Hitler przygotowywał cały ten swój aparat niepodległy, najpierw SA, a potem państwowy, wypowiadając się o Żydach, że to bakterie, mikroby, że roznoszą zarazki i tak dalej, i tak dalej. Język, który zresztą znamy też i współcześnie. Tak, i jeżeli tak to definiujemy, no to oczywiście wszelkie relatywizowanie nie ma miejsca, prawda? Tak. Mhm. Tak. I myślę, że tutaj w tym znaczeniu nawet jak słyszymy o uchodźcach, o innych, ten język, to w jakimś sensie możemy powiedzieć, że pan Hitler odniósł zwycięstwo, bo zainfekował ludzkość. I być może Marek Edelman, kiedy mówił, że zagłada położyła się cieniem na całej ludzkości,
To może miał tak, że ja go nigdy nie dopytałem. Miałem wiele razy okazję, ale nie dopytałem, co on miał na myśli, bo wydawało mi się to oczywiste, ale teraz myślę, że to warte jest do myślenia. Kiedy mówił, że zagłada położyła się cieniem na całej ludzkości, na każdym, czy o tym wiedział, czy nie wiedział. Że jednak coś pękło w naszym rozumieniu od tego, czym jest człowiek, czym jest godność człowieka. No tak, ale nie każdy to widział, prawda? Mówi, że Karski wszedł do getta i to dopiero go poruszyło. Nie każdy miał tą możliwość, żeby to zobaczyć. Pytanie jest takie, czy musimy, i myśmy tego też nie widzieli, prawda? Czy trzeba to zobaczyć na własne oczy, żeby to nas zmieniło? Czy wystarczy próbować, czy wystarczy wiedza plus empatia, plus jakiś wysiłek intelektualny, moralny, żeby to zrozumieć, żeby to się stało jakimś doświadczeniem też dla nas, prawda? No to musi być. Ja myślę, że zagłada jest na przykład twoim osobistym, głębokim doświadczeniem, bo inaczej tyle lat byś się tym nie zajmowała. Czy to cię osobiście obchodzi? Tego nie jestem pewien, czy trzeba aż to zobaczyć, czy nie. Chociaż... Nie, no, że nie możemy tego zobaczyć. To już jest ten warunek, wiesz, już odchodzą ostatni świadkowie, już nawet nie będziemy mieli tego zapośredniczonego kontaktu z... No dobrze, ale wiesz, ale jeszcze jest Auschwitz. Można jechać do Auschwitz. Można jechać do Auschwitz, tak. Jest taka scena w filmie Lanzmana, Shoah, kiedy Lanzman, dosyć poirytowany, zwraca się do Karskiego i mówi: jak to, ty nie wiedziałeś, co się działo za tym murem? Chodziłeś sobie, nie wiedziałeś? A Karski, poruszony, mówi: no nie wiedziałem, mówi. Oczywiście wiedziałem, że Niemcy zabili 200 tysięcy Polaków, 300 tysięcy Francuzów, 100 tysięcy Greków, ale nie wiedziałem. Bo dla mnie to była statystyka. Dopiero jak zobaczył tego jednego umierającego człowieka w takich warunkach i reakcję reszty, to jakby zrozumiał, że... Bo dlaczego? Bo Karski się potem tłumaczy. Jak jest wojna, to giną ludzie. Ktoś ginie, bo jest wojna. A tu to przekraczało rozumienie wojny. Tak? To przekraczało. I ja myślę, że żołnierze sowieccy, którzy ginęli, i Polacy, którzy ginęli, to ginęli właśnie dlatego, i dlatego to nie była aż taka wielka trauma ani dla Związku Sowieckiego, chociaż tego nie jestem pewien. Nie wiem, tu zawieszą swój sąd. Trochę wymyślam w tej chwili. Ale to znaczy, chcesz powiedzieć, że mieli takie poczucie, że giną za coś, tak? A Żydzi mieli... Giną za coś, bo jest wojna. Bo są żołnierzami, bo walczą, żołnierzami, bo się do niewoli. To są opresje okupanta, tak. I tak dalej. A to tutaj dodatkowe... na Żydów było regularne polowanie, wyłapywanie, tak jak wyiskuje się pchły, czy te... No, znaczy, na pewno nad dodatkiem tego cierpienia, prawda, tego doświadczenia zagłady i tego cierpienia, które w ogóle w całości było zbędne, ale które tutaj jest takie... wielowymiarowe i bardzo zróżnicowane, to jest to, że nie było sensu, prawda? Że nie było żadnego powodu. Absolutnie tak. I to się znajduje w wielu relacjach, że ludzie, jakby ta potrzeba, poszukiwanie, znaczy to poczucie bez sensu, że właściwie zupełnie bez, nie wiadomo dlaczego oni giną, tylko dlatego, że są Żydami, że to przysparzało wiele cierpienia ludziom. Wiesz, to widać wyraźnie na takim przykładzie, na przykład Żydów austriackich, wiedeńskich, 2000 ludzi z Wiednia Niemcy przywieźli, osadzili w getcie kieleckim i ci ludzie przyjechali, kupując, sami płacąc za pociąg, przywieźli swoje rzeczy i nikt z nich, to były wzajemne donoszenie do władz niemieckich. Wiedeńczycy donosili na Żydów kieleckich, a kielczanie na nich. Bo była absolutna przepaść, bo ci Żydzi wiedeńscy nie mieli żadnej, oni byli wyznawcami religii mojżeszowej, ale oni byli dobrymi Austriakami, dobrymi Wiedeńczykami. Czytałam bardzo ciekawe sprawozdania żydowskiej samopomocy społecznej z Opatowa, wiesz, gdzie właśnie też ten problem występuje, że tam przyjechali
w dodatku zimą Żydzi też z Wiednia, bo tych fal na w 40 roku na początku było kilka takich z Wiednia i oni rzeczywiście prowadzili bardzo dużo zamętu, nie potrafili się dogadać z ludnością lokalną. Na przykład przywieźli ze sobą jakieś zasoby typu pieniądze i rzeczy, które musieli zacząć sprzedawać, bo nie mieli oczywiście z czego żyć. I zostali, byli bardzo często przy tej okazji oszukiwani przez lokalną ludność i ta żydowska tam ktoś z tej żydowskiej samopomocy społecznej taki postulat zgłaszał, żeby zrobić taki kantor, żeby oni te rzeczy sprzedawali, wiesz, jakby można było to wyceniać, sprzedawać po jakichś racjonalnych cenach, a nie żeby oni sami sprzedawali to po wsiach, bo wtedy są strasznie oszukiwani. I też te konflikty, tam też bardzo te konflikty między tą przybyłą ludnością żydowską, a lokalną, która była, no tak jak mówisz, oni byli po prostu Żydami z innym, ale różnili się od nich, można tak powiedzieć, jako klasa społeczna. Teraz no już tak, oni myślenie często klasowe jest niepopularne, ale to była zupełnie inna klasa społeczna. Była inna, oni nie znali jidysz, znali jako tako hebrajski, jako język liturgiczny, ale nie jako język do porozumiewania się. W domu mówiło się po niemiecku, byli wychowani w niemieckiej kulturze, byli lojalnymi obywatelami, poddanymi najpierw Austro-Węgier, potem Republiki Austriackiej. Należeli do wielkiej kultury niemieckiej i nagle przyjeżdżają do jakichś hałaciarzy, którzy śmierdzą, którzy szwargoczą jakimś niezrozumiałym żargonem, prawda? Ale wszyscy oni zginęli w Treblince. Tak. Do tego zmierza, ale wszyscy zginęli w Treblince. W ostatecznym rachunku byli dokładnie tak samo traktowani przez oprawcę. Niezależnie od zasady, niezależnie od tego, jakie, społecznej. Tak, niezależnie od tego, jakie mieli poczucie własnej tożsamości. Tak. I to jest zagłada. I to jest zagłada. No dobrze, to teraz powiedz, co my dzisiaj wiemy o zagładzie. Znaczy, co to znaczy z twojego badawczego, profesjonalnego, jako naukowczyni, jako badaczki, co to znaczy zdobywanie wiedzy o zagładzie, badanie zagłady? Mam powiedzieć na swoim przykładzie? Tak. Ja się zajmuję zagładą 33 lata. Zaczęłam w 1988 roku i mam takie poczucie, że to jest jeden wielki temat, jak rzeka, a ja w ramach tego tematu co chwila znajduję jakieś nowe wątki, nowe dopływy i nowe tematy, które mnie interesują. I to nie ma końca. Znaczy, że ciągle jest jakieś nowe zagadnienie, które mnie intryguje, któremu chciałabym się przyjrzeć bliżej i które jest takim dla mnie, karmi mnie przez jakiś czas, przez kilka lat, przez kilka miesięcy, zależy jakie to jest, jakiego to jest rodzaju zagadnienie. Mogę podać konkretny przykład. Na przykład jakiś czas temu się bardzo zainteresowałam, to będzie dla psychologa ciekawe, interesowałam się snami. Wiesz, że ludzie w czasie zagłady mieli sny. I często w tych snach, bardzo różne sny, oczywiście tam o przeszłości, wspomnienia i tak dalej, to mnie mniej interesowało. Mnie interesowały i właściwie do tej pory mnie bardzo interesują i nadal zbieram sny, w których przychodzą do nich zmarli, najczęściej zmarli, i mówią im, co mają robić. Takie sny wskazujące drogę, sny profetyczne, sny ostrzegawcze. I napisałam na ten temat jakiś tam krótki artykuł. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała więcej czasu i więcej możliwości, jeszcze więcej uwagi poświęcę tym snom, bo to jest jeden z takich tematów, który jest już mało naukowy, bo właściwie sny. No, przychodzi do ciebie ojciec zmarły i mówi, dzisiaj nie wychodź z getta, bo ten, albo przychodzi dziadek i mówi, jak wyjdź z getta pojutrze i w pierwszej chacie po prawej stronie zapuka i tam cię przyjmą. I to się sprawdza. Ale oczywiście to wszystko jest nieweryfikowalne, bo nie mamy grupy kontrolnej ludzi, którzy mieli sny, ale nie posłuchali na przykład. Nie wiemy, co się stało. Więc to jest, wiesz, to jest taki temat, no psychologiczny mówiąc krótko, dla mnie bardzo interesujący. I te sny to jest jeden z takich wątków, który mnie
intryguje, intrygował i sobie zbiera, ich jest dużo. I mam też takie doświadczenie, że jak się rozmawia z kimś, kto ocalał i się go zapyta, czy miał sny, to często się słyszy opowieść o jakimś śnie. Natomiast ludzie sami z siebie na ten temat nie mówią, bo to jest właśnie takie, niewiele mówią, chyba że to były tak znaczące sny, że rzeczywiście zostały zapamiętane, zapisane, często w dziennikach z czasu wojny, a często były bardzo, bardzo ważne, to nawet po wojnie. Więc to jest na przykład taki jeden z tematów zagładowych, który mnie interesuje. Teraz na przykład pisałam ostatnio taki tekst w ramach grantu, który o świadkach, o byciu świadkiem zagłady, który właśnie kończymy w Centrum Badań nad Zagładą Żydów. I to też, nie wiem, z półtora roku mi to zajęło i czytania, i myślenia, i potem pisania, może nawet więcej, o ludziach, którzy przeżyli pod trupami w czasie masowych masakr. Mam takie poczucie, że to byli tacy najbardziej bezpośredni świadkowie zagłady. I się okazało, że bardzo dużo jest takich. Znalazłam 97 relacji ludzi, którzy przeżyli masowe egzekucje, wiesz, od Krymu do Jugosławii, od Bałtyku do warszawskiego getta. I to jest zajmowanie się zagładą, że jakby no, mając ten ogólny obraz, prawda, nie wiem, ja się zajmowałam też gettem warszawskim, teraz się zajmuję ukrywaniem się o paryskiej stronie w Warszawie, że jakby no cały czas to są jakieś tematy, jakieś obszary, jakieś wątki, właśnie, że ta wieś była po drodze, prawda, które cię interesują, no i czytasz te źródła, wyszukujesz, dowiadujesz się czegoś, zaczynasz coś tam, no nie chcę powiedzieć, że rozumieć, bo to może jest trochę takie na wyrost, ale myśleć, no wydaje mi się, że samo myślenie na ten temat jest już jakimś doświadczeniem, no. No właśnie, zanim jeszcze przejdziemy do tego doświadczenia, bo rozumiem, że te wszystkie projekty badawcze, w których uczestniczysz już od, bo twoja praca magisterska też już jakby otworzyła, była takim wstępem do tych projektów badawczych, to są lata 80. Ja za wszelką cenę broniłam, żeby się nie zacząć wojną zajmować. Mi się wydawało, że wiesz, mogę się zajmować historią, kulturą Żydów i że mi się uda uniknąć jakoś tych tematów wojennych, no ale się nie udało. Rozumiem, że te wszystkie projekty badawcze nie polegają wyłącznie na tym. Oczywiście to jest punkt wyjścia, to jest konieczne, ale one jakoś konkludują, nie polegają na zebraniu faktografii, odkryciu faktów do tej pory nieznanych, tylko że te fakty, które odkrywasz, czy rozmawiając ze świadkami, z tymi, którzy ocaleli, studiując pamiętniki, sny, że to oczywiście zamyka się w jakiejś konkluzji, czy ja nie mówię o jednozdaniowej konkluzji, ale to się jakoś konkluduje. Czy mogłabyś chociaż tak trochę przybliżyć się, co to za konkluzja? Jaka konkluzja? Jak się sumuje ta wiedza? Tak? Straszne cierpienie. Po prostu straszne cierpienie. To jest chyba najbliższe, wiesz, temu, co nadmiar cierpienia, niepotrzebne cierpienie, cierpienie, które się nie kończy, cierpienie, którego się nie da wyrazić słowami, rozczarowanie straszliwe do Polaków. No, wokół tego mi się zdaje krąży doświadczenie zagłady, wokół jakoś prób nazwania i opisania doświadczenia głębokiego cierpienia. To dlatego w Krakowie podczas wręczania ci Nagrody Świętego Jerzego mówiłaś o tym, że mówiłaś o swoim przekonaniu, że zło zawsze zwycięża? Trochę się wtedy za bardzo odsłoniłam. Ja jestem osobą, która, jak słusznie zauważyłeś,
zajmowanie się zagładą jakoś też wpływa na człowieka. I to jest takie doświadczenie chwilami na granicy, w ogóle obcowanie z cierpieniem drugiego człowieka jest takim doświadczeniem często na granicy intymności. Ja nie wiem, czy o tym można mówić, czy daje się o tym mówić. Nie wiem, czy chcę. Ja nie wiem, czy ja chcę o tym mówić, wiesz? Może tak bym to... Dla mnie tak najbezpieczniej jest chyba powiedzieć, że dla mnie to jest też prywatne doświadczenie, którego ja bym nie chciała publicznie opowiadać. A co do zła i co do tego, co powiedziałam w Krakowie, tak, wiesz, ja myślę, że zło jest silniejsze niż dobro. Myślę, jak czytam rozmaite, nie wiem, wspomnienia, relacje, czy raczej dzienniki pisane w czasie wojny i ta wielka nadzieja, która tam pobrzmiewa, że świat będzie lepszy, że nasze cierpienie nie pójdzie na marne, że ludzie przecież zrozumieją, że to było bez sensu, że to wszystko, nic z tego nie, na próżno. Co świat zrozumiał po Holokauście? Nic. Stał się lepszy? Kpina. Ktoś coś przejął się? Nie przypuszczam. I wydaje mi się, że dla tych ludzi, wiesz, którzy umierali w getcie warszawskim, czy gdziekolwiek indziej, czy wiesz, ta nadzieja, że ich, to była ich naprawdę ostatnia nadzieja, że to ich cierpienie takie beznadziejne, niepotrzebne, bezużyteczne, straszliwe, że ono będzie coś znaczyło dla świata. A nic nie znaczy. Kompletnie. Wiesz, ja cię dobrze rozumiem, wydaje mi się, bo ja bardzo bliski, tak myślałem, jak ty mówisz, tak myślałem, ale chcę ci opowiedzieć, tak myślałem, to nawet, może jeszcze zanim to powiem, to oczywiście jestem przekonany, że są takie nasze wewnętrzne doświadczenia, o których nie tylko jest trudno mówić publicznie, ale nawet nie powinno się mówić publicznie, ale nawet dla siebie samego nie da się nazwać, bo nie ma języka, w którym to można opisać. Mhm. Prawda? Bo to dla mnie na przykład to się zawsze wyrażało w snach. No ja, przez lata mi się śniło, że wyprowadzam z getta grupę bokserów. Za Chiny Ludowe nie wiem dlaczego bokserów. Wyprowadzam ich z getta, prowadzę ich do lasu i w tym momencie sen mi się urywał. I nigdy nie wiedziałem, czy ich uratowałem, czy nie uratowałem. Strasznie. Tak. I z tym... To jest koszmar dopiero. To jest koszmar. I tak. I to z tak. Tym się budziłem. I byłem... Po prostu wiedziałem, że już mam dzień z głowy. Ale ten sen mi się urwał, kiedy uczestniczyłem, zmarł niedawno Rashi Glassman, taki nauczyciel buddyjski z Nowego Jorku, twórca takiego buddyzmu zaangażowanego. I on założył taki ruch peacemakerów. Mhm. I ci peacemakerzy organizowali, w tej chwili to jego dzieło w Polsce kontynuuje Andrzej Krajewski, wdowiec po Małgorzacie Braunek, który ma tam swoją sangę. I oni w Oświęcimiu na rampie w Auschwitz, dobrze mówię? Tak, na rampie w Auschwitz, organizował co roku w listopadzie medytację. Siedzieliśmy na tej rampie cały dzień, od świtu do nocy. W listopadzie tam jest po prostu strasznie, bo to jest otwarty teren, niedaleko rzeka, więc nawet lekki powiew wiatru zamrażał szpik kostny. To trzeba nieruchomo siedzieć. I czytaliśmy nazwiska zgładzonych ludzi w Auschwitz. I potem po południu grupy się rozchodziły, rozdzielone na różne grupy religijne. Buddyści szli swoją drogą, chrześcijanie, katolicy swoją, inni chrześcijanie swoją, Żydzi swoją, muzułmanie swoją. To ludzie uczestniczyli we wszystkich tradycji religijnych, łącznie oczywiście z ateistami, którzy też gdzieś tam szukali siebie wzajemnie i się, spotykaliśmy się w małych grupach. I poszliśmy do baraków, które na ten moment Piotr Tyliński nam otwierał, które są zamknięte na ten. I to w tych barakach tam od rampy idąc w stronę komendantury czy obecnego kościoła,
są baraki, które nie są, są zamknięte. I w tych barakach jest zachowana, że tak powiem, pełna autentyczność czasu. No, one są tam oczywiście przykrzywione i tak dalej, ale ten kurz, wydaje się, że nawet jest to jeszcze kurz z 1945 roku. I ja poszedłem z grupą rabina Ochada, bez dygresji. W każdym razie weszliśmy tam do tego baraku i rabin mówi, oczywiście żadnego nabożeństwa nie będzie, ani czas, ani miejsce ku temu, mówi, ale pośpiewamy sobie niguny, czyli takie, prawda, bezsłowne, bądź też z jednym tylko krótkim wersetem z psalmu, melodię. I te niguny były przerywane różnymi mniej lub bardziej zabawnymi, ale zawsze mądrymi przypowieściami, które rabin Ochad nam opowiada. Ja spojrzałem na pryczę i widziałem, że tak powiem, oczyma swojej duszy, tych nieszczęśników, którzy tam leżą i patrzą na nas zdziwieni, co my tu robimy, dlaczego my tak głośno się zachowujemy, bo zaraz przyjdą strażnicy, nie wolno śpiewać. I przyznam szczerze, że jakoś wtedy poczułem strach. Śpiewamy, ja tak siedzę w tym strachu i w tej wyobrażonej sytuacji wracam do siebie i zauważam, że tańczę. Rozglądam się i wszyscy tańczymy. I ponownie spojrzałem na te krycze i zobaczyłem uśmiechniętych tych ludzi. I sobie uświadomiłem, że ten Anus Mundi, ten Auschwitz, to niewyobrażalne piekło, miejsce niewyobrażalnego zła, poniżenia, cierpienia, o którym mówiłaś, było także miejscem wzniosłości ludzkości, człowieczeństwa. Że ktoś się dzielił kawałkiem chleba, ktoś ustąpił miejsca temu choremu na pryczy, żeby leżał wyżej, bo wiadomo, że wyżej lepiej niż niżej. Że przypomniała mi się historia Zofii Posmysz, która umierała, a którą ratował nieznany jej lekarz, który kradł codziennie, przedzierał się, ryzykując życiem, przynosił jej lekarstwo za szyki do bloku. I kiedy Zofia Posmysz zidentyfikowała go i po wojnie wiedziała, gdzie on mieszka, pojechała mu podziękować, to on zdziwiony ją przyjął, bo on nie wiedział, o czym ona mówi, bo on, i ona sobie wtedy uświadomiła, że takich jak ona, to on miał wielu w tym obozie. Więc rozumiesz, ja sobie myślę, że tak, że zło jest silne, ale że ostatecznie dobro wygra. No, to jest bardzo mocne stwierdzenie, że ostatecznie dobro wygra, bo ostatecznie nie wygrało. Bo ostatecznie 98% Żydów zginęło w Polsce. Albo i więcej. Tych, którzy się znaleźli, prawda, w zasięgu Hitlera. Rozumiem, że ty próbujesz taką receptę dać, żeby życie duchowe jest lekarstwem i sposobem poradzenia sobie z tym? Tak bym to... Nie, bez takiej egzaltacji. Powiesz 98%, ale 2% przeżyło i dzisiaj są synagogi w Polsce. Mieli zginąć 100%. Miało śladu po nich nie zostać, a są synagogi, ludzie wracają, przynajmniej jeśli nie do judaizmu z wiary w Boga, to do judaizmu ze względu na pamięć tych, którzy zginęli, wracają, pamiętają, uczą się języka, kultywują obyczaje i ostatecznie to zło nie wygrało. Może to jest jakaś faza, może muszę się wybrać na medytację do Auschwitz, żeby dojść do tego, że należy bardziej patrzeć na dobro niż na zło. Ale jakoś w tej chwili jestem na tym etapie, że raczej jestem przygnębiona, wiesz, tym, że było tyle zła i tyle cierpienia. Tak. I tyle było niepotrzebnego zła. Tak jest. I mało tego, i ciągle mamy z tym do czynienia teraz, tak? Być może właśnie te ostatnie 7 lat i to, co się dzieje dookoła nas, prawda? I to, co w taki sposób bolesny
jednocześnie bardzo wyrazisty, pokazuje nam, jak łatwo jest to zło w ludziach obudzić. Prawda? I że można konstruować całe państwo, opierając je na małości i podłości ludzi, na nepotyzmie, na służalczości, na koniunkturalizmie, i że to się staje wartością dla ludzi, którzy chcą coś znaczyć, prawda? I to mi trochę przypomina to, co Niemcy zrobili w czasie wojny, bo Niemcy zrobili podobnie, to znaczy odwrócili znaki moralne. Za dobro, czyli za pomaganie Żydom, była kara, prawda? A za wydanie Żyda, czyli za zło, była nagroda. I w tej chwili jest trochę podobnie, że to budowanie na ludzkiej małości i podłości, wynoszenie tego jako cnoty, prawda? Czy jako, może cnota to, wiesz, jako coś równouprawnionego do wiedzy, doświadczenia, mądrości i kompetencji, w jakiś sposób mi strasznie przypomina pewne mechanizmy z czasów okupacji. No i oczywiście też to mi przypomina ta sytuacja na granicy. No to po prostu trudno spać z tego powodu. Szczególnie, że ja pisałam w tej książce Dalej jest noc, o której wspominałeś, to ja pisałam właśnie o powiecie bielskim. I to jest dokładnie, to są te tereny, te wszystkie nazwy, jak czytam, Narewka, Białowieża, wiesz, to są te wsie, w których się, te lasy, w których się Żydzi ukrywali, o których ja pisałam, którzy tam się tułali w 43 roku. Zamarzali, umierali. Dokładnie, zamarzali, prawda, i byli ludzie, którzy im pomagali też. To jest wielka moja nadzieja i wielka, to jest moja nadzieja, wiesz. No i oczywiście też to są ci wszyscy aktywiści, że jest jednak, że są jacyś ludzie, którym to nie jest obojętne, no, i którzy ryzykują. Burmistrz Michałowa, to są prawosławni. Tak, ale też i katolicy, nie mówmy tej dyskusji. Tak, ale rozumiem, też trzeba im to oddać, że to są, że to są, tak, to nie są Polacy katolicy, no. Są Polacy prawosławni, są Polacy katolicy. I to jest to światełko nadziei i wiary. To prawda, jest jakieś światełko. Ale ta sprawa, o której ty mówisz, sprawa wewnątrzpolska, jednak ja myślę, że to jest inna sprawa, o której chciałem z tobą powiedzieć. To jest inna sprawa niż zagłada. To jest to, co to jest my, Polacy, wobec zagłady. No. Prawda? To jest inna sprawa. To już nie jest nie tyle związane z samą zagładą, ile z naszą reakcją na zagładę. Nasza czyli nieprzepracowana ciągle. Nasza nieprzepracowana wina. Dokładnie. Ja nie wiem, mnie cały czas towarzyszy poczucie winy, bo można nie być winnym, a mieć poczucie winy. Oczywiście. Ja mam to poczucie winy. Ja też. To jest ta siła, która nas pcha do tego, żeby w tym siedzieć, jeszcze wytrwać, prawda? W tym pomimo wszystko, bo to jest, nie wiem, czy się zgodzić, bo właśnie to, że myśmy sobie nie zdali sprawy, po pierwsze, nie opłakaliśmy Żydów, nie opłakaliśmy ich, a wprost przeciwnie, zacieraliśmy wszystkie możliwe ślady. Ja jak potem byłem pełnomocnikiem tego Towarzystwa Polska-Izrael, tego pan Aptowicz miał taką pomysł, jeździłem tutaj z jego upoważnienia po miejscowościach kieleckich, świętokrzyskich, żeby upamiętnić w tych miasteczkach w znacznej mierze zbudowanych przez Żydów, którzy to wszystko zostawili. I ludzie tam mieszkają i są sklepy, i urzędy, i instytucje. I mówię, dajcie chociaż tabliczkę, że tutaj wśród nas żyli Żydzi, modlili się, świętowali i budowali to miasto. Tam burmistrz jeden z drugim mi mówił, nie ma nic przeciwko temu, no ale niech to Żydzi zapłacą. Bo skąd? Mówię, pan wstydu nie ma. Bo pan z jednego budynku bierze tyle czynszu, że panu by wystarczyło na 10 takich tablic. Może my w ogóle coś mamy z opłakiwaniem, bo ofiar koronawirusa też nie opłakujemy. Też nie opłakujemy. Też nie mamy. Też nie opłakujemy naszych zmarłych. Ale ściągamy ich na sztandary, prawda? Tak. Na sztandary nam się nadają, ale nie opłakujemy. Że ciągle mamy nierozwiązany i właściwie żadna partia polityczna nie rozpoznała antysemityzmu jako jednego z ważniejszych problemów tego społeczeństwa. Który ciągle jest. Tak, w różnych subtelnych. A ostatnio przybiera na sile, prawda? Jak to komu pozwolić, to się staje.
To się staje żywy bardziej. Ja jestem pod wrażeniem tego, to było chyba, nie wiem, w 2017 czy 2018 roku, bynajmniej w kwietniu. Facet w Łodzi przed komendą wojewódzką policji powiesił Żyda. I policjanci pod oknem komendanta wojewódzkiego, pod jego gabinetem, przyniósł szubienicę i powiesił Żyda. I mówił do ludzi, powiesiłem Żyda. Ludzie byli oburzeni, przechodnie, a policjanci wyszli z budynku, fotografowali go i nie przeszkodzili mu, pomimo interwencji wielu przechodniów. Policjanci potem na pytanie dziennikarzy mówili, Polska jest krajem demokratycznym, każdy ma prawo ogłaszać swoje... Nowszy przykład, to jest teraz piękna lista, na której wyście się znaleźli jako Stowarzyszenie Karskiego, a którą pani kurator Nowak przedstawia jako listę niepożądanych organizacji, prawda, które mają zły wpływ na młodzież. No więc właśnie, to jest, ale z drugiej strony, rozmawiajmy na koniec jeszcze chwilę o tym. Z drugiej strony, oczywiście mamy rzeszę znanych, zupełnie nieznanych, lokalnych działaczy. Wiesz, mamy tu taki, do nas taki pan się zgłosił gdzieś z podradomskiej wsi, który pracował na przybudowie metra warszawskiego. Tam przy tej budowie, przy wykopach natrafiono na jakąś macewę, fragment macewy. On w ten sposób się dowiedział, że istnieli Żydzi w Polsce, co się z nimi stało. Uprzytomnił sobie, że w jego wsi też byli Żydzi, bo niedaleko jest cmentarz żydowski. Nauczył się hebrajskiego i stawiał macewy. I kiedy prosiliśmy go, że chcemy to nagłośnić, opowiedzieć, powiedział, broń Boże, ja nie chcę, ja to robię dla nich. Ja nie. Więc takich ludzi jest sporo. Sam znałem taką panią, która jak odkryła macewy, napływała i zanosiła gdzieś tam w jedno miejsce, chociaż jak wiesz, macewami w Opatowie, rzeka Opatelu, na cmentarzu żydowskim zbudowano tam park, a na Ochelu muszle koncertowe. Ale ta pamięć jest, to są wszystko fantastyczne rzeczy, że ludzie to pamiętają, gdzieś odgrzebują, restaurują, ale ciągle nie opowiadamy sobie, poza waszym ośrodkiem, poza tobą i kilkoma twoimi współpracownikami, to praktycznie rzecz biorąc, my nie opowiadamy sobie, co myśmy Polacy zrobili Żydom, albo co gorsza, także nie zrobili Żydom. Ja się z tobą zgadzam. Ja się z tobą zgadzam. Znaczy nie zgadzam się do tego, że tylko my się tym zajmujemy, bo myślę, że takich ludzi jest więcej, ale że to jest w ogóle problem. Ja się z tobą tutaj głęboko zgadzam i myślę, że to jest problem, który dodatkowo jest przykrywany takim pewnym powierzchownym. Wiesz, im Holokaust się staje bardziej popularny, im więcej książek się ukazuje, Miłość w Auschwitz i takich innych z koniecznie z pasiastym uniformem na okładce, tym bardziej to się staje powierzchowne. I to jest jakiś problem, że to idzie w tą stronę takiej, wiesz, kultury masowej, takiego łatwego obcowania z doświadczeniem obozów koncentracyjnych, takiego, wiesz, powierzchownych wzruszeń. Tak. I które szybko mijają, ale jednocześnie masz poczucie, że coś przeczytałeś właśnie tam chłopca w pasiastej piżamie czy cokolwiek innego, no i jakoś tam już masz zaliczone to, prawda? Już jesteś... I to jest tak płytkie i takie gdzieś z jednej strony powszechne, bo tego jest coraz więcej i tych książek, wiesz, wychodzi multum, a z drugiej strony, i to być może utrudnia, i być może to w ogóle komplikuje sprawę takiego głębszego zrozumienia, co my z tym mamy wspólnego, i takiej prawdziwej troski. I ta pamięć jest też odmieniana na to, co ty mówisz. Właściwie jest taki wysyp tej pamięci. Ona jest odmieniana też na rozmaite sposoby i przez wszystkie przypadki, ale ona się zupełnie nie dodaje z troską, to znaczy z takim...
z głębszym poczuciem odpowiedzialności. Prawda? Że to jest takie, ja z tym mam problem, że to jest takie powszechne, powierzchowne, płytkie i nie ma w tym identyfikacji i jakiegoś poczucia, że to jest nasza sprawa, że to my mamy tutaj coś do zrobienia i to mnie martwi i nie wiem, nie mam sposobu, nie widzę specjalnie metody, jaką by się to mogło, moglibyśmy cokolwiek tutaj zmienić. Być może poza długim procesem edukacji, który powinien się kiedyś zacząć, ale na razie się nie zaczął. A poza tym to jakoś tak, jak jeśli to mielibyśmy jakoś próbować to zrozumieć, to do mnie przemawia to, co ostatnio psychoanalitycy zaczęli mówić. Nie wiem, czy czytałeś Jana Borowicza taką książkę, że polski problem z zagładą to nie jest wyparcie, ale zaprzeczenie. Tak. Bardzo, bardzo upraszczając i jakby, wiesz, to co jakby psychoanaliza na ten temat teraz, to mi się jakoś bardzo do mnie trafia i bardzo mnie przekonuje, że to właściwie nie jest tak, że właśnie to wszyscy, wiesz, wiedzieli, rozumieli, że tu się coś strasznego stało i wyparli tą wiedzę, tylko po prostu to od początku było zaprzeczenie, to znaczy myśmy od początku, my Polacy, od początku żeśmy nie uznawali, że to jest coś niezwykłego, wyjątkowego, właśnie jakby to cierpienie odmienne od naszego jeszcze większe. I że to jest taki, wiesz, głęboki psychologiczna różnica. Absolutnie tak, 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 tak. Myślę, ja być może to jest bardzo ostry sąd, ale wydaje mi się, że ta teraz ta dbałość o pamiątkach, o pamiątki pożydowskie, czyli ta pamiętamy, że wśród nas byli Żydzi, to jest jednak takie konserwowanie załganej historii. Bo jeżeli pamiętamy tylko to, że oni byli, gdzieś tam nam pamięć się urywa 1 września 1939 roku. Nie pamiętamy, że wszyscy Polacy im pomagali. A pamiętamy, tak, za chwilę właśnie powiem o Michniowie, co tam doświadczyłem, ale że tu się, wiesz, no, w Kielcach mieliśmy bardzo dobry, nie wiem jak teraz, Instytut Historii i tam było kilku naprawdę bardzo dużej klasy badaczy, którzy się zajmowali Żydami, ale ich zainteresowanie kończyło się na 1 września 1939 roku. Koniec. Nie ma dalej. Ja pamiętam może ze znanym cię z publikacji, bo się z nim przyjaźniłem, Andrzejem Pawelcem, Henrykiem Pawelcem, pseudonim Andrzej Lakowcem. I kiedyś on mi tam tak popijaliśmy tam sobie koniaczki od czasu do czasu i on mi zawsze przy tej okazji opowiadał przez lata te same swoje partyzanckie historie i opowiadał jeden z takich zadań bojowych, które miał na terenie Kielc i potem drogę swojej ucieczki. Ja przy której wersji, kiedy on mi to opowiadał, ja mówię, Heni, ale ty uciekając z ulicy Małej musiałeś mijać ulicę Bozentyńską, tam było wejście do getta, a ty nikt o tym nie mówisz i ani razu nie wspominasz mi o getcie. A przecież tam było 1/3 miasta zamknięta, 20 tysięcy ludzi. I on, wiesz, spoważniał, zamilkł i mówi, no ale Bogdan, ale co myśmy wtedy mogli robić? Ja mówię, Heniu, ja cię nie pytam, co ty robiłeś dla Żydów, albo co robiłeś dla Żydów. Ja cię pytam, dlaczego o nich nie mówisz, dlaczego o nich nie pamiętasz? Przecież koło nich chodziłeś. I to jest to. Więc tu nasza pamięć się urywa i ta pamięć jest okrojona o przemoc, której i Żydzi doświadczali przede wszystkim oczywiście od Niemców, ale także i od Polaków, którzy nie tylko ich mordowali, nie tylko ich wydawali, niektórzy w łapy niemieckie, nie tylko uczestniczyli aktywnie w polowaniach, o czym Grabowski tam opisuje przecież w tej swojej książce, ale też nie robili, odwracali się, okradali, wywozili Żydów. Byli świadkami upokorzenia, byli świadkami i patrzyli na te upokorzenia. To jest bardzo trudne. Ktoś jest świadkiem upokorzenia, to jest niełatwe doświadczenie też. Przecież my, co się działo na terenie getta kieleckiego, to my wiemy przede wszystkim ze świadectw, w dniach zagłady getta, ze świadectw polskich. I ci ludzie stali i oglądali
to. Oglądali, jak Niemcy rozstrzelali 30 kobiet w ciąży, ich rozebrali do naga, kazali uklęknąć i zrobili w nich sobie obiekty do strzelań, takich jak na westernach. 2000 ludzi umarło, zostało zamordowanych w drodze, nie krótkiej drodze z getta na dworzec kolejowy. To zostało te. Została nienawiść do Żydów. Została nienawiść do Żydów mniej lub bardziej schowana. A teraz mamy taki czas, że już nie trzeba się krępować. Tak. To już nie... Teraz można się nie krępować ze wszystkimi złymi uczuciami. Można być podłym, można właśnie być... To jest wygodne, nie? To jest takie... Mi się przypomina, jak mówisz o tych Polakach, którzy mówią, którzy są świadkami likwidacji getta, to mi z kolei teraz ostatnio więcej nad ten temat pracowałam i czytałam dużo relacji Polaków, którzy są wokół powstania w getcie warszawskim, wiesz, stoją po aryjskiej stronie, też były całe wycieczki, po prostu ludzie chodzili patrzeć, co się dzieje w getcie, no bo to było wydarzenie, oczywiście, ktoś zabija Niemców, ktoś strzela, to oczywiście takie widowisko było właściwie, zresztą Adolf Rudnicki w jednym z opowiadań pisanych zaraz po wojnie, to właśnie nazywa to wielkim warszawskim widowiskiem paschalnym, powstanie w getcie, bo to jest jednocześnie Wielkanoc i ludzie idą tam patrzeć. I takie zdanie, które jest zapamiętane przez Żydów, którzy też są w tym tłumie, bo oni z kolei idą, bo tam giną ich bliscy albo znajomi, wiesz, jakie było to takie najbardziej powtarzane i najbardziej słyszane zdanie, to było: Żydki się palą, Żydki się smażą. To wszyscy słyszeli to. To jest straszne, nie? To jest straszne. No ja niestety po wojnie, 15 lat po wojnie, usłyszałem jako kilkuletnie dziecko, tak, na mojej ulicy mieszkali Żydzi i idąc do mojego domu, to się przechodziło koło tych domów żydowskich. Tam była się synagoga jeszcze czynna w tamtych czasach, była świetlica i tak dalej, był taki budynek piaskowy, gdzie były wszystkie instytucje żydowskie, które jeszcze wtedy istniały w Białymstoku. No i to ja sam słyszałem, prawda? O, to Żydzi u was nie zrobili, Niemcy nie zrobili u was porządku z Żydami, bo u nas tam w Łodzi to już dawno zrobili. Tak, Hitlerowi pomnik trzeba postawić. No to są, to są te składowe naszej winy, prawda? Tak. Naszego nieprzepracowania. Chciałem tylko państwu powiedzieć, że my jeszcze będziemy parę minut rozmawiać, w związku z tym można zadawać pytania, tu już jedno pytanie mamy. Ale czy zgodzisz się, że my musimy to sobie powiedzieć, nie tylko w imię sprawiedliwości, bo taka była prawda, my Polacy musimy to sobie powiedzieć, ale także po to, żebyśmy sobie mogli nareszcie to przebaczyć, żebyśmy mogli nareszcie oddychać pełną piersią. Założeniu, że jesteśmy naprawdę narodem katolickim, a w katolicyzmie jest potrzebne wyznanie winy, prawda? Żeby potem można było przebaczyć grzechy. Wtedy to widzisz... Nie, Basiu, naprawdę. Dlatego nie? Ogólnoludzkie. I ogólnoludzkie doświadczenie jest, żeby przebaczyć sobie, innym, to trzeba nazwać to, co sobie przebaczamy. Czyli to niekoniecznie musi być... Tu nie chodzi nawet o winę, tylko o skruchę. Inaczej mówiąc, po to, żeby stanąć w prawdzie i powiedzieć: tak, takie rzeczy miały miejsca w naszym mieście, w naszym kraju, w mojej rodzinie, w mojej wsi. Takie rzeczy miały miejsce. Znaczy my tego potrzebujemy. My tego potrzebujemy. My tego potrzebujemy. My potrzebujemy. I właściwie tak. I powinniśmy to zrobić ze względu na siebie, a nie ze względu na Żydów. Dokładnie, absolutnie. Absolutnie. Oni wobec tego faktu i tak są, że tak powiem, bezradni, bo wedle tradycji żydowskiej, wedle kultury żydowskiej, wedle wiary żydowskiej, przebaczyć mogą tylko ci, którzy zostali skrzywdzeni, a oni już nie żyją. Już nie mogą. Tutaj jest pytanie od pana Krzysztofa. Tak, proszę bardzo. Czy uważam, że obecna polityka historyczna w wyraźny sposób wpływa i czy ogranicza badania nad zagładą? I tak, i nie. Myślę, że ma taki trochę charakter odstraszający dla młodych ludzi, to znaczy, że to jest taki temat, który znowuż się zrobił niewygodny. Przepraszam, kot mi przeszkadza. Taki temat, od którego być może lepiej się tym nie zajmować, bo można podpaść, bo to nie jest, no,
pewnie myślę, że, że młodzi badacze czy młodzi ludzie, którzy się którzy stoją przed jakimś wyborem drogi, to mogą się zniechęcać do zajmowania się zagładą z jednej strony. Z drugiej strony myślę, że młodzi, że wprost przeciwnie, to znaczy, że młodzi ludzie właśnie różne tematy trudne, niełatwe i właśnie dlatego, że one są niełatwe, mogą się wydawać ciekawsze, bo są ciekawsze na pewno. A co do utrudniania badań nad zagładą, nie wiem, ja szczerze mówiąc, może nie wypada mi tego powiedzieć, ale po prostu nie odczuwam tego. Zajmuję się tak, jak się zajmowałam zagładą i jakoś nie... Co prawda dostaję jeszcze granty z NCN-u, nie wiem, co będzie, jak minister Czarnek cały NCN przerobi, to wtedy być może nie będę już dostawać pieniędzy na badania nad zagładą, ale jak do tej pory, mimo rozmaitych utrudnień typu, że nie wiem, nie dostajemy pieniędzy na pismo i tak dalej, no to jakoś to idzie, no. Jakoś to idzie. Ta władza w ogóle ma taką manierę, to jest, że jak prześledzimy działania w innych sferach życia publicznego, społecznego, sądownictwo inne, że tak jak powiedziałaś, najpierw stara się zniechęcić, wystraszyć, zawstydzić, powiedzieć, no to B, tak mówić, albo tak robić, albo tak działać i tak dalej. Ale to nie należy tego lekceważyć, dlatego że jeżeli się ich metody okażą dla nich nieskuteczne, to mogą przystąpić już do działań tak jak... Ale już nie zdążą. Mam nadzieję, że już nie zdążą, że to już naprawdę jest końcówka. No ile można? Miejmy nadzieję. Basiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję też Krzysztofowi. Dziękuję za zaproszenie. I życzę dalszych owocnych badań, no bo tego wszyscy potrzebujemy. Pewnie jest jeszcze sporo, patrzę na swoją kartkę, notatki i widzę tutaj, o na przykład nie powiedzieliśmy jeszcze, to jeszcze tylko na moment, bo 21 stycznia, a więc parę dni temu, Zgromadzenie Ogólne ONZ wystąpiło z takim apelem do rządu wszystkich państw na świecie, aby zareagowały i znalazły sposoby na potępianie i zahamowanie wszelkich form negowania Holokaustu. Jak zaznaczono w tej deklaracji, w całości lub częściowo. I tu zrobiono bardzo długą listę, w jaki sposób wyraża się negacja Holokaustu. Na przykład usprawiedliwiano albo minimalizowano skutki Holokaustu i jego najważniejszych elementów, w tym kolaborantów, sojuszników, albo umniejszanie liczb ofiar, albo obwinianie Żydów o przyczynianie się do własnej zagłady, albo przedstawianie Holokaustu jako pozytywnych wydarzeń. Ale rozumiesz, to jest wstrząsające dla mnie, że 80 lat po zagładzie trzeba apelować do rządów, czyli mało tego, niedawno papież tak zdecydowanie, Franciszek występował, czyli w skali światowej, globalnej jest to ciągle ogromny problem. A ja może jeszcze odpowiem na pytanie, bo to ciekawe pytanie od pani Natalii. Czy rewiduje język, którym mówimy o zagładzie? Czy są określenia, których pani unika? Tak, to jest bardzo dobre pytanie i to zawsze jest problem. Ja pracuję w zespole i często na ten temat rozmawiamy i podejmujemy jakieś decyzje związane z językiem, którego używamy. I w końcu jakby takie rozwiązanie, czy tak na skutek rozmaitych dyskusji w naszym gronie jest takie, że my używamy języka, którego używano w czasie wojny. Tak. To znaczy, że na przykład mówimy Niemcy, a nie hitlerowcy, bo wtedy nikt nie mówił hitlerowcy, że jak mówię strona aryjska, to właściwie mówię to bez cudzysłowu. Bo wtedy mówiono strona aryjska, jakby to było tak oczywiste, czym jest strona aryjska, że mówiono to bez cudzysłowu. I staram się jakby ten świat widziany oczami
ofiar i nazywany ich językiem, jakoś rekonstruować w tym, czym się zajmuję. Jeżeli chodzi o określenia, jakich unikam, to unikam w zasadzie chyba określenia Shoah, bo ono ma tą konotację religijną, a wśród ofiar zagłady było bardzo wiele osób, którzy nie byli religijni albo w dramatyczny sposób stracili wiarę na skutek tego, czego doświadczali. Więc wydaje mi się, że jakby używanie tego określenia, takiego, który ma tą konotację religijną, nie dla wszystkich z nich mogłoby być akceptowane, więc staram się używać, najczęściej chyba używam zagłada po prostu słowa. A wiesz, przy tej okazji jeszcze to jest to bardzo piękne, co mówisz, ale przy tej okazji warto też zwrócić uwagę, że często mówiąc o zagładzie, my się posługujemy językiem oprawców. Dla mnie tak. Na przykład językiem oprawców jest określenie likwidacja getta. To jest po prostu, to jest język Niemców tamtego czasu. Tak. To jest zagłada getta, a nie likwidacja getta. Zlikwidować sklep można, a nie... Wtedy bym to w cudzysłowie napisała. Tak. Żeby tak, podkreślić, tak. że to jest właśnie... Że się dystansujesz od tego określenia. Tak, że dystansujesz. To nie jest mój język. Tak, i to jest bardzo ciekawe to, co mówisz o tym Shoah, że to jest wezwanie religijne. Będziemy o tym rozmawiać w czwartek z rabinem Stasem Wojciechowiczem i z księdzem Michalczykiem Grzegorzem o bezradności religii wobec wydarzenia zagłady, bezradności i judaizmu i chrześcijaństwa, że to jest, to nas po prostu poraża i nie umiemy się wobec tego znaleźć. Ja myślę, że nazwanie zagłady Shoah właśnie językiem wziętym i ofiar kadosz, czyli świętymi, to jest próba, że tak powiem, jakby też usprawiedliwienia religii. Popychają w jakimś kierunku też zagładę, prawda? Znaczy nadaje jej ten pchają w ten nurt, w którym ona niekoniecznie musi... Taki misteryjny. Nadaje tak. Właściwie taki posłan misteryjny. Dobrze. W czwartek to ja chętnie posłucham. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Dobranoc. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję za zaproszenie.